No witam serdecznie. Dzisiaj na stole to, co widzicie, czyli Radmo 5102 ma być tylko, wyłącznie przystrojenie głowicy. Stan jest idealny, słuchajcie. Naprawa tutaj włącznika, który został wyłamany i tam trzeba sprężynkę włożyć i przełącznik, izostat. Lub całkowicie go wymienić, zobaczymy jak to będzie. Dorobienie przewodu na piątkę, po prostu tutaj jest konieczność dorobienia przewodu tylko z 5 V, słuchajcie, na korektor, który zwiera wejście z wyjściem, bo inaczej ten radmor nie zagra bez korektora. Przy okazji dorobienie przewodu do tunera AM na fale krótkie. No dobra, no, zabieramy się do roboty, słuchajcie. Czyli tak. Rozkręcamy. Już ja go tutaj sobie rozkręciłem, ściągamy jedną ściankę boczną. O, wszystko pięknie schodzi. Wystarczy jedną ściankę zdjąć. O, mamy numerek i mamy, co my tu mamy, starą głowicę, już wam pokazuję. I mamy starą głowiczkę. Co my tutaj w niej musimy zrobić, to zaraz wam opowiem. Prawdopodobnie będzie trzeba też ruszyć cewki, ale niekonieczność pewnie. Tutaj już ktoś, widzę, coś lutował. Musimy powyciągać niepotrzebne kondensatory, które są na wzmacniaczu wstępnym, na heterodynie i tutaj na układzie wyjściowym na wzmacniaczu i na heterodynie. Także zabieramy się do roboty, słuchajcie. Wyciągamy ten modulik i wymontowujemy to, co jest zbędne. Wymontowujemy z tej głowiczki C102, C113, C118, C117, a w miejsce C124 wlutowujemy 3,3 pico kondensator. Także zabieram się do dzieła i no jedziemy, no. Odłączymy zasilanie tylko. Wstawiamy teraz 3,3 pico C124 do archa, czyli po prostu musimy zawęzić, poszerzyć pasmo. O, 3,3 pico będzie C124, to wyciągnę. Z tego co słyszałem, to z
straszny kłopot mają ludzie z tymi głowicami akurat z tymi, a to jest to samo co praktycznie to samo co ZRK Kasprzak bodajże ten U 9100 AT czy jakoś tak, to jest praktycznie to samo. Zobaczymy co nam wyjdzie z tą głowicą. No kurde. Jeśli będzie wszystko ok, to będzie super, a jeśli nie będzie ok, to zrobimy myk. Tak jak z AT robiłem, żeby miało czułość dobrą. Dobra, lecimy dalej. Zakresu, a my łapiemy dopiero heterodynę na 101, a musimy mieć 118, czyli górny zakres strujemy kondensatorami, dolny cewkami. I nic poza tym, jeśli trzeba będzie, to będziemy skracać heterodynę, ona jest tutaj ładnie zalana. Także strujemy heterodynkę, słuchajcie. Ona się znajduje tutaj w tym ekranie. To jest ta cewka i tutaj obok siedzi trymerek. Górny zakres tym trymerkiem, dolny ceweczką, gdzie ta cewka tutaj, ceweczką. No i oczywiście obserwujemy cały czas heterodynę i musimy zestroić ją na tak. Górny zakres 118,7 ma być, bo 10,7 jest pośrednia, a dolny zakres, żeby 87,5 odebrać, to 98,2. Czyli jedziemy, teraz mamy górny zakres, varicap, napięcie varicapu sprawdziłem, także wszystko pasuje. Nie był kompletnie od nowości ruszany, wiecie, ten tuner. To prawdziwa, że tak powiem, perełka. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj sobie mamy heterodynkę. Przelećmy sobie dalej, okej. Okej. I co, i koniec. No dobra. 112. Nie ma. Ona jest 107. 107. 108. Sto dwanaście, 113, o ile się uda, to powinno dojść, no. 115 i koniec kondensatora. No dobra, czyli teraz sprawdzimy, co się dzieje na dolnym zakresie, gdzie to jest. Jesteś, czyli doszło nam do 113, a mówić 118.
Czyli jednym słowem teraz kręcimy ceweczką. O tak, o, aż do 118. Też się nie da. Czyli jednym słowem musimy to jedną rzecz zrobić. Jeden zwój od heterodyny tutaj ludzie odwijają, a ja tutaj po prostu przy wejściu heterodynki ją zrzutuję. Wyłączamy z prądu. Jeden zwój od góry cewki heterodyny i zobaczymy, co się będzie działo. Pierwszy zwój zlutowany i teraz zobaczmy, gdzie jesteśmy. Tak, zmniejszamy. Ok, 117,8. Zobaczcie, prawie będzie dobrze. 118,7 ma być, tak? 118,7, czyli w tym miejscu, tak jak jest znacznik postawiony, musimy dojechać sobie kondensatorkiem. Teraz jedziemy do dołu, początek skali, pierwszy program i zobaczymy, gdzie jesteśmy. Powinniśmy być na 98, a jesteśmy na tutaj, na 99, no to już mała korekta, słuchajcie, 98,9. Czyli jest git. Nie wiem, z czym macie problem z tymi głowicami. Słuchajcie, 98,2. Jeszcze kawałek. 98, o. I równiutko 2. 98,200. No to teraz jedziemy sobie cały zakres, zobaczmy, co tutaj będzie to odbierać. Ok, 99, czekajcie, bo antena jest podpięta, jakaś tam jest. Coś ty nie łapie ostrości, ta kamerka. Hmm. 99 jest, 100 jest, 101 jest, ale, a jest, jesteśmy, dobra, jesteśmy, 104 jest, 105 jest, 106 jest, 107 jest, 108 jest, 109 jest, 110 jest, do 118,7, 112 jest, 113 jest, 114 jest, 115 jest, 116, 117, 116, 117 jest,
118 jest i 118,7 jest. Jeszcze nawet kawałek dalej od tego miejsca, to 119. Trochę za dużo, także możemy sobie zmniejszyć 118,7, czyli jednym słowem tak, do tego miejsca dochodzi, to troszeczkę kondensatorkiem. Troszeczkę delikatnie kondensatorki mnie w tę stronę. Dobra. Jeszcze troszkę, minimalnie, dosłownie minimalnie. O! 118,9. No i bardzo dobrze, tam ten kawałeczek to po prostu będziemy, na programatorze będzie jeden obrót. No i dobra, i teraz sprawdźmy, co my tutaj mamy. Coś odbieramy w ogóle, czy nic? Bo coś tutaj jeszcze go boli, słuchajcie. Ten przełącznik. A co? Teraz tak, ustawiamy środek zakresu, czyli mniej więcej około 100 MHz i łapiemy jakąś tam falę, musimy złapać. Czemu to nic nie mamy? Wrócić do szkolnego rytmu. Dobra, słuchajcie, jest w ten sposób, że radyjko jest przystrojone, właśnie sobie tutaj wszystko leży na stole. Ale jeszcze jest taki motyw, słuchajcie, jest takie charczenie w głośnikach. Przez pół roku nie płacisz za wymarzony smartfon. I teraz będziemy jeszcze sprawdzać, ale to za chwilkę będę sprawdzał jeszcze dostrojenie. Prawdopodobnie albo stereokoder. Stereokoder, może być coś nie halo z kondensatorami. Coś idzie z tunera. Raczej nie wzmacniacze, ale sprawdzimy też i wzmacniacze przy okazji. Popodłączamy. Najpierw to przełączniczek, który się rozsypał. Będzie do zrobienia, także zajmiemy się właśnie nałożeniem tej sprężynki. I założeniem nakładki na włącznik. Najpierw sprężyneczka. Słuchajcie, bo nie ma zawleczki. Także jedziemy. Dobra, wiecie jaki motyw tego charczenia? O co tu kama? Bezpieczniki lewej połówki zostały spalone, także wymieniamy bezpieczniki, słuchajcie, harczy, niby granie, ale harczy, przy pewnej mocy. I już gra czysto. Dobra, wstawiamy tutaj bezpieczniki, jakie tutaj mają siedzieć, 2,5 ampera. Wyłączamy i 2,5 ampera bezpieczniki wstawiamy. Szkodził ludziom przeciągnięcia? Nie chcę puszczać muzyki, bo wiecie jak to jest z prawami autorskimi. Dobra, ja się biorę do skręcania tego sprzętu. On od nowości, słuchajcie, nie był ruszany. I niech tak pozostanie jak najdłużej, bo naprawdę wszystko pięknie działa. To co? Działamy!
Piękny stan, słuchajcie. Sprzęcik ekstra. Wszędzie muzyka, słuchajcie, nie wiem jak to mam pokazać, zademonstrować, słuchajcie, żeby YouTube tego nie wyciął. Dobra, to by było na tyle i na dzisiaj, że tak powiem, kończymy ten odcinek. Przejścióweczkę, mam tutaj taką przejściówkę, to po prostu zrobię tylko kabel, zrobię z trójki na cincze, a tutaj dam dla klienta, oddam taką przejściówkę 5 na cincze wejściową i podłączymy jeszcze tuner na fale krótkie, przetestujemy, sprawdzimy co się tam w nim jeszcze dzieje. A ja pozdrawiam, nie zapominajcie o łapkach w górę. Niech to po prostu trafi do jak najwięcej klientów, znaczy klientów, nie to, że klientów, słuchajcie, bo naprawdę nie biorę do zimy nic, żadnego sprzętu do naprawy, po prostu nie dam rady, oprócz napraw po prostu mam jeszcze dużo innych zajęć, których, no niestety, może w grudniu. Pozdrawiam.